Dwie ryby żeśmy na razie wyjęli z tego miejsca. Tyle z momentu do wody wrzuconej. Nie, chyba tak, 5:50, ochotka. Uła, nic dużego. Okoń. Cztery kilo. Także jak widać, troszeczkę bardziej na prawo, już inaczej. Ale unikatowy leż wszedł. Także ten marker na pewno stąd zabiorę. Jak sprawdzać, to bliżej tamtego markera z prawej bądź z lewej strony. Teraz zobaczymy, co zanęta tutaj nam przyniesie. 5:54, kolejne branie. Będzie leszczyk. Jeśli tak, to medalowy. Prawdopodobnie. Albo zwykły. No ta 57, dwie wędki na raz. Tu będzie leszcz, ale nie duży. Chyba. Karaś, tu unikatowy. 2623, no pięknie. Nawet na czerwoną larwę. To tam zostanie ten marker tutaj, która była branie piąta. 5:56. Nieźle. Czatek jak je. Trzeci kosmiczny karaś, nie? Coś pięknego. Cenęta coś zaczęła działać. Proszę bardzo. 5:56. Na pewno haczyk był 2:0. I woda 19. Pięknie. Kolejny śliczny, unikatowy karaś, ale na tym zestawie to tak nie byłem do końca pewien. Jak już zobaczyłem go bliżej i zobaczyłem, że to karaś, to wiedziałem, że będzie unikatowy, piękny. No i jest kolejny kosmiczny karaś. Trzeci na koncie, z czego drugi powyżej 2,6 kg. Pięknie. 2,623 i czerwona larwa.
A my sprawdzimy, czy na pewno była 5.56, ale chyba tak. 5.57 jest. 56. 5.57. Także piękny, śliczny, unikatowy karaś srebrzysty 2,623 kg na czerwoną larwę. Trzeci kosmiczny karaś.